Szymon Kołecki ze skrajności w skrajność. Ostatnia walka z Michałem Bobrowskim na gali Babylon MMA. Zawodnik w kategorii półciężkiej, można powiedzieć nawet, że średniej. A teraz walka z Mariuszem Pudzianowskim, no gościem, który można powiedzieć zbija do kategorii ciężkiej. Powiedz coś o tym. Nie patrzę na to w ten sposób, że to są skrajności, chociaż faktycznie różnica wagi, ale też i gabarytów, bo jednak Michał był wysokim, szczupłym przeciwnikiem, a Mariusz jest mojego wzrostu, jest mocniej zbudowany. Jednak ja muszę powiedzieć na samym wstępie, że byłem dosyć zaskoczony siłą Michała, bo mimo tych szczupłych gabarytów, tych chudych rąk i nóg, to jednak był silniejszy, aniżeli jego sylwetka by mogła pokazywać. Natomiast czy to jest ze skrajności w skrajność? Pewnie tak, ale nie mnie było wybierać, gdzie z kim dzisiaj walczyć. Co uważasz za atuty Mariusza Pudzianowskiego? No na pewno jest to wielka siła, którą ty też posiadasz. No i chyba na pewno ta różnica masy, tak? Że jeśli się zdarzy, że będzie z góry, to będzie miał lepszą kontrolę. Jeżeli chodzi o atuty, to na pewno nie siła będzie Mariusza decydującym atutem. Ja myślę, że największym jego atutem to jest jego charakter twardy. To jest przede wszystkim twardym sportowcem, którego trudno jest złamać. W drugiej kolejności jego doświadczenie, a dopiero chyba na trzecim miejscu waga. Ta waga jest jak gdyby dla mnie najmniejszym problemem. Ja trenuję z ciężkimi zawodnikami, ważący 115 czy 118 kg. Zawodnicy nie są dla mnie jakimś problemem. Jak się tutaj odnajdujesz, bo jednak jest dużo obowiązków medialnych przed galami KSW, teraz kręcimy trailery. No widziałem, że no nie jest to łatwa praca, trzeba tam stać w jednej pozycji, ileś tam dubli jest. Jak to się ma ogólnie do treningów i do wszystkiego? Już na etapie podpisywania umowy mniej więcej wiedziałem, ile dni będę, czy części dni poświęcić musiał na sprawy medialne, na kręcenie trailerów i przygotowania takie pozasportowe, także to wszystko mam wkomponowane w plan. Nie jest to dla mnie nic nowego, że ja już dobre ponad 20 lat jestem w sporcie zawodowym i różnego tego typu rzeczy robiłem na wielogodzinnych planach. Również pracowałem nie tylko w dzień, ale i w nocy, jeżeli była taka potrzeba, także to nie jest dla mnie nic nowego. Pierwszy raz dzisiaj stanęliście z Mariuszem twarzą w twarz, a pierwszy raz w klatce w Gliwicach, a dzisiaj drugi raz zobaczyłeś te gabaryty. Robią wrażenie, czy to w ogóle dla ciebie nie ma znaczenia? Do gabarytów Mariusza jestem przyzwyczajony, nawet do większych. Mariusza znam już dobre 10 lat i jego z czasów, kiedy prawie 150 kg ważył, także dzisiejsze gabaryty nie robią na mnie wrażenia. Oczywiście ich nie lekceważę, bo jest to masa z dużą siłą i z dobrą dynamiką i absolutnie tego nie lekceważę, natomiast gabaryty nie mogą robić na mnie wrażenia. Czy jest szansa, że twoich kibiców przyjedzie do Łodzi na tyle dużo, aby wyrównać kibiców Mariusza? Czy myślisz, że na tym etapie budowania twojej kariery w KSW jeszcze nie ma takiej możliwości? Myślę, że jest to mało prawdopodobne, ponieważ Mariusz ma tak dużą rzeszę kibiców, że ciężko komukolwiek byłoby wyrównać jego potencjał, jeśli chodzi o kibiców. Natomiast myślę, że moi również przyjadą i będą głośni na sali, chociaż ja muszę powiedzieć, że obojętnie czy ja startowałem na pomoście, czy walczę w klatce, jestem tak skoncentrowany na zadaniu, że praktycznie nie widzę tego, co się dzieje poza klatką i poza dojścią do klatki. I nie jest to ani wymuszone, ani w żaden sposób kontrolowane. Po prostu tak wychodzę skoncentrowany, że dopiero po zakończeniu walki się zastanawiam, co, kto gdzie siedzi. Trener Mirosław Okliński, czy jest szansa, aby był tajną bronią w związku z tym, że miał okazję z Mariuszem trenować na początku jego kariery? Czy dzisiaj to, co Mariusz prezentował wtedy, a to, jakim zawodnikiem jest teraz, już jest na tyle dużą różnicą, że nie może trener Okliński w żaden sposób pomóc? Czy są jakieś myczki, triki, które faktycznie podpowiada Mirek i jesteś w stanie ty je wykorzystać? Myślisz, że faktycznie mają szansę sprawić się w walce? Mariusz na pewno jest już innym zawodnikiem niż z czasów, kiedy rozpoczynał przygodę i trenował z Mirkiem Oknińskim. Natomiast jednak nie wszystko da się zmienić i wiele nawyków Mariusza pozostało z tych czasów. Nie tylko Mirek Okniński, ale i Jacek Kucharczyk, ale i Robert Roszkiewicz, który długi okres trenował z Mariuszem zapasy, są
może nie tajną bronią, bo wszyscy o niej wiedzą, ale są dla mnie istotni w przygotowaniach i bezwzględnie polegam na ich doświadczeniu w pracy z Mariuszem i myślę, że mi to bardzo pomoże. Jak jesteśmy już przy Twoim trenerze, bardzo zabawne są te pstryczki Mirka w kierunku Mariusza Pudzianowskiego. Jak Ty się na to zapatrujesz? Myślisz, że wyprowadza go to chociaż trochę z równowagi? Myślę, że Mariusz jest na tyle spokojnym gościem, że trudno go wyprowadzić z równowagi. Myślę, że Mirek mógłby to zrobić lepiej, gdyby się postarał. Na szczęście nie przekracza swoich, przynajmniej na razie, jakichś wyznaczonych granic. Być może się rozkręci, ale nie, myślę, że to jak dotychczas jakoś mocno Mariusza nie prowokuje. Coraz więcej Mariusza w social media pokazuje między innymi jak trenuje, ale to jest ciągle siłownia. Fakt, że treningi funkcjonalne, czy to nie jest trochę zastanawiające, że nie ma tego MMA, nie ma maty? W ogóle chyba rzadko była mata i MMA w jakichś relacjach z Mariusza przygotowań. No, takich rzeczy raczej się też nie pokazuje. No też wiecie, jak przychodzicie nieraz do nas na treningi, to też nie wszystko jesteśmy w stanie Wam pokazać, nie wszystko możemy Wam pokazać. Także pewnie zawsze jest więcej worka, więcej tarcz, więcej siłowni, skakania i biegania, aniżeli realnej walki. No, jest to jakiś taki element po prostu przygotowań. Mówisz, że z Mariuszem znacie się już prawie 10 lat, to wyobrażałeś sobie, że będziesz z nim walczył? Gdzieś tam miałeś to z tyłu głowy? Ja powiem szczerze, że mniej więcej rok temu rozmawiałem z Maćkiem Kawulskim. To był kolejny etap naszych negocjacji kontraktu i wówczas byłem przekonany, że będzie im zależało na tym, żebym walczył z Mariuszem. Natomiast wtedy mi powiedział, że nie ma w ogóle u nich takich planów i ta walka nie jest w ich orbicie zainteresowań. Minęło kilka miesięcy i jakby wszystko się zmieniło. Ja mu to przypomniałem, a mówi, no Maciek mówi, okoliczności się zmieniły, jednak dzisiaj ta walka ma sens. Także ja wcześniej też o tym nie myślałem, nie, w ogóle nie brałem pod uwagę na poważnie takiej walki, no ale została zaproponowana, właściwie jedyna to była opcja na tym etapie dla mnie w KSW, no i nie mogłem się nie zgodzić. Mariusz Pudzianowski zawsze mówi, że cierpliwy to i kamień ugotuje, a w Twoim przypadku jest trochę inaczej, bo 13 miesięcy i aż 8 walk, jak to się ma do tego powiedzenia? Cierpliwość wygrywa z taką szybkością i chęcią walki? Aż tak tego dokładnie nie liczyłem, ale generalnie jestem bardzo cierpliwy, dlatego że ja już nie wiem, bodajże w drugim tygodniu, od kiedy rozpocząłem treningi, miałem propozycję od KSW i cierpliwie ją odkładałem, miałem też z innych federacji, ale postanowiłem, że najpierw te 6, 7, 8 walk i 2 lata treningów musi mi pozwolić na to, żeby do tych najpoważniejszych wyzwań się przygotować i te 2 lata poświęciłem. Pewnie gdybym miał 20 lat, to pewnie bym to inaczej kalkulował, ale wówczas miałem 36 i nie mogłem też tego rozkładać w czasie na nie wiadomo jak daleko. I dlatego postanowiłem sobie, że to będą 2 lata. Te 2 lata upływały, dostałem poważną propozycję od KSW i z niej skorzystałem. Wszystkie zwycięstwa miałeś w pierwszej rundzie, czy to też będzie sposób na Mariusza Pudzianowskiego? Jeżeli będzie tylko okazja, to będę starał się kończyć walkę najszybciej jak się da, ale tak jak już to wielokrotnie mówiłem, jeżeli taka okazja się nadarzy, bo na pewno to nie będzie jakaś akcja w próżnię, która może spowodować utratę siły, a nie przynieść pożądanego efektu, także nie potrafię dzisiaj tego przewidzieć. Generalnie zakładam, że to będzie dłuższa walka aniżeli jedna runda, ale co się wydarzy, to dopiero na miejscu zobaczymy. Powiedz tak, z perspektywy czasu, nie żałujesz tej zmiany z podnoszenia ciężarów na MMA? Dzisiaj Cię tutaj widziałem w trykocie. Nie ma tak, że czasami wchodzisz do klatki, patrzysz wokoło i sobie myślisz, kurwa, Szymon, co ja tutaj robię? Żebyśmy też mieli jasność, ja z ciężarów nie odszedłem dobrowolnie, ponieważ miałem poważną kontuzję leczoną wieloma operacjami, które nie udało się wyleczyć, z tego powodu odszedłem z ciężarów. I pewnie gdyby nie to, to jeszcze niedawno bym dźwigał, bo to lubiłem w życiu robić najbardziej. Niestety tego nie mogłem robić, zająłem się MMA i nigdy jakby nie porównywałem tego, że mógłbym robić coś innego zamiast walczyć. Także nie mam takich problemów. Po 2 latach kalafiory już są, z tego co widzę. Takie malutkie, tutaj 2 na środkowej i górnej części, ale cieszę się, że jakaś taka pamiątka zostanie trwała. Jeżeli udałoby się wygrać z Mariuszem, to jaki byłby wymarzony scenariusz na przyszłość?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że moje sportowe życie jest na razie zaplanowane do 23 marca. W ogóle nie wybiegam w przyszłość, w dni, które są poza galą, nawet w sprawach dotyczących urlopów, wyjazdów rodzinnych czy jakiejkolwiek inny. Do 23 marca ja mam jakby zadania sportowe i plan do wykonania, a później będę się zastanawiał, co dalej. Czy jeżeli wygrasz z Mariuszem, bo taki plan oczywiście zakłada, to jest jakaś minimalna szansa na podjęcie rękawicy jeszcze w tej kategorii wagowej? To przede wszystkim zależy od KSW, w jakiej kategorii będę walczył i z jakimi przeciwnikami. Oczywiście wolałbym walczyć w 93, no ale zawsze wolałem walczyć 93, a dostałem propozycję nie do odrzucenia, walczę ciężkie, także to czas tylko pokaże, co nas czeka. Czy w tej kategorii, w kategorii półciężkiej, masz jakiś rywali na horyzoncie? Wiele osób myślało, że jeżeli trafisz do KSW, to pierwszym z wyborów będzie Akop Szostak. Nie, nie mam żadnych rywali, z którymi chciałbym walczyć na tym etapie. Jak skończę walkę z Mariuszem, wtedy się zacznę zastanawiać nad kolejnymi rywalami. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. Dzięki.